I proszę popatrzeć, jak nadrobili zawodnicy z Wałbrzycha. Nie kręciłem tego fragmentu gry. Dwie minuty do końca i zrobiło się z 23 przewagi na korzyść Przemyśla tylko 7. 44-37 prowadzi Przemyśl. Majka rzuca. Majka trafia. Znowu dobry okres gry od Karpacia. Przemyśl. Gimbasket 2 Przemyśl. 10 punktów przewagi. Siedzi. Osiem sekund do końca, a na tablicy 52-37 dla Przemyśla. 39. Ma zaliczone teraz. No to już. Był zryw drużyny Górnika Wałbrzych. Gdyby tak grali jak w końcówce czwartej kwarty, może ten mecz skończyłby się innym wynikiem. A teraz jeszcze tutaj faulują. A kto wie, czy nie będzie mała tabelka. Punkty wszystkie ważne. A Majka jako rozgrywający jest często faulowany i element gry, który wykonuje w tej chwili, trafienie do kosza, musi wykonywać perfekcyjnie, jak chce być liderem zespołu. A to młodszy brat. Ostatnie 2 sekundy. 54-39. Widownie już opuszczają chłopcy z Warmii Mazur. Jak? To są wasi przeciwnicy? Nie, to ta grupa. Na obiadek idziecie? Tak.
Za dużo się nie obiadać. Trochę maski trzeba podjeść. Uśmiechu trochę. Jesteśmy za skupienie? Koniec spotkania. 56-39. Tak się kończy mecz pomiędzy Gimnazjum z Wałbrzycha a Gimnazjum z Przemyśla. Ja kończę na razie relację z tego spotkania. Zapraszam na kolejne. Może przeniosę się do innej grupy. Sędziowie muszą też odpocząć, coś dobrego zjeść na obiad. Będziecie tańczyć w kółeczku? Wyrośliście już z tego? Nie. Chyba jakiś będzie wspólny okrzyk. Tylko jaki? Basket. Za pierwsze zwycięstwo w finałach. Basket! Ja bym inaczej powiedział. Podkarpacie, a wy? Podkarpacie, nie.